Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozmiar Planszy. I jeżeli ktoś obserwuje naszego Facebooka, to na pewno już go pewnie tam dużo widzieliście. Już go cholera bierze, że tyle fotek wrzucamy, a tutaj jeszcze nie ma recenzji wyroczki delfickiej. To zgadza się. Dość dużo ogrywamy, a ponieważ jest to bardzo fotogeniczna gra, to lubię robić zdjęcia tej gry i wrzucam tego na miarę strasznie dużo i część z Was, którzy nas tam na Facebooku obserwują, piszą, no i jak tam, no zróbcie recenzję i co, dobre to czy niedobre, czy ten felt się sprzedał, czy się nie sprzedał. To w takim razie, jako nie wiem ile zrobiliśmy recenzji gier Felda, ale dużo. To dzisiaj będzie kolejna. Bo lubimy Felda. Lubimy Felda. Dobra. I lubiący Felda Czuniek. I Windziarz. No to polećmy, no. Stefan Feld pojechał z tematem. Stefan Feld pojechał grubo. Zjadł kalejdoskop i wyszło mu z tego wyrocznia delficka, czyli gra, na którą patrząc można dostać oczopląsu. No. Już marudziliśmy na to przy okazji Badaczy Głębin, ale tutaj chyba jest jeszcze bardziej. No, ale to jest chyba... Ale tutaj dużo zrobiono, żeby plansza była czytelna. Dużo zrobiono, nie oszukujmy się. Oprócz może jednej rzeczy, za chwilę o niej pewnie powiemy. Wyrocznia delficka opowiada o historii bohaterów, którzy sobie pływają po wysepkach i starałem się zrobić 12 prac, żeby zadowolić Zeusa. Opuściłem głowę teraz w zażenowaniu. Ale tak jakbyś tak na upartego... To... Na upartego do wszystkiego można przyjąć. Na upartego to jest całkiem sporo klimatu jak na pana Felda. Jak na pana Felda. Bo to tak, no to wiesz, bez tego to bez tego nie ma co powiedzieć. W każdym razie na pewno zadowala bardzo fajne wydanie tej gry. Dużo drewna, dużo rzeczy. Denerwuje setup tej gry przez to. Denerwuje setup, bo to jest gra, w której 50 rzeczy trzeba położyć na 53 miejscach, wylosować i jest to dosyć przykre. Tak. Nie zawsze irytuje rozkładanie tych potworów, gdzie jest. Na tych kafelkach połóż dokładnie dwa, resztę rozlosuj tak, na tym. Tak, albo z tych kosteczek. W każdym razie dużo tego jest. Nawet są te nadprogramowe, już pewnie wszyscy słyszeli, jest 5 kolumn nadprogramowych i na stronie wydawcy, czyli Hall Games i Full Cup Games pojawiły się takie krótkie PDF-y, jak je wykorzystać, te świątynie. To są napisane, że to będzie tylko w pierwszej edycji, więc ten błąd prawdopodobnie produkcyjny jest bonusem dla tych wszystkich, którzy nabyli tą pierwszą edycję lub nabędą. Znaczy to było zabawne po otworzeniu pudełka. Za dużo elementów, nie ma tego w instrukcji. Znaczy ja wiem, do czego to służyło. To na pewno miał być jakiś, wiesz, tor punktacji, tylko potem Fels sobie przypomniał, kurde, w tej grze nie zrobiłem punktów. Nie ma punktów. To jest niemożliwe, nie? Nie możesz zrobić 280 punktów, bo po prostu nie jest ma punktów. 12. To jest gra Felda, w której gramy do 12 punktów. No, to prawda. 12 punktów, które w dodatku się dosyć szybko robi. Bardzo. Tak. I prawie co ruch, to prawie punkt. Albo pół punktu, może no tak. No dobra, ale co to jest za gra w zasadzie? No dwie rzeczy. To jest gra wyścigowa. Tak, tak. W której ścigamy się o... Wyścigowa pick-up and delivery, czyli tak, próbujemy tak. Kupcy i kursarzy light. Próbujemy podnieść kostkę z jednego miejsca planszy i dowieść ją na drugie miejsce planszy. Czasami kostka wygląda jak kostka, czasami kostka wygląda jak posąg. A czasami kostka po prostu leży i trzeba ją zaciukać mieczem, bo to potwór. Tak, i to wszystko jest drewniane. I w 6 kolorach. A druga rzecz jest taka, że całą grą sterujemy kostkami. I mimo, że to na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, to mnie się strasznie kojarzy z zamkami Burgundii. Bo... No kurde, nawet jak wam tłumaczę, za każdym razem jak komuś tłumaczę, to mówię pomocnicy. A ty mówisz, to nie jest pomocnicy. To jest palec Boże. Łaski. Ja mówię, to są pomocnicy. Tak jak w zamkach Burgundii. No ale dobrze, masz rację. No mamy kosteczkę i mamy kostki, na których są symbole i te symbole to po prostu pan Feld jak to projektował, to wszędzie wrzucił cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6, a wydawca mu powiedział, panie Feld, tego nikt nie kupi, więc zamienił na symbole. No wyobraź sobie planszę, na której miałbyś 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zamki Burgundii. Na planszy? No. No tak, Jesus, no fuck. Nie. Przecież na planszy gracza masz tak, na polach kostki. Teraz ja w ogóle już i to, wiesz... jest, i to jest to samo, podmień sobie to na a te ja symbole. Ja tak czuję klimat zamkach Burgundii, że tego nie widzę. Ja sobie tylko patrzę, jak ja to zabuduję, wiesz o co chodzi. Nie, bo jak grasz przez sieć, to się podświetlają te, które... No tak, i właśnie już przestałem widzieć. Ja dawno nie grałem w wersję analogową zamku Burgundii. No faktycznie, tak, to są cała plansza to zamki Burgundii. Tak. Tak, no. Tylko i nawet kostka jest okrągła jak w zamkach Burgundii. Dokładnie. I tutaj jest w okręgu, a w zamkach Burgundii nie jest w okręgu. W sensie, że tutaj można zamienić...
można czarną zamienić, powiedzmy, w różową, a różowej w czarną już nie. Czarna, trzeba... różowa, niebieska, bodajże tak jest. Żółta, zielona, czerwona. Tak. To źle o mnie świadczy, że pamiętam, jak to wygląda. Znaczy, albo dobrze, bo to może dobra gra. Fotograficzna pamięć. Może to jest dobra gra. No dobra, no tak, to jest gra, którą można porównać z Zamku w Burgundii. To jest gra, która... to jest gra, jak wiesz, w ulicy Zamkowej było, dzisiejszy odcinek sponsoruje literka L, F i 8 i cyferka 8. To jest gra, którą sponsoruje cyfra 6. Feld się zafiksował i no jak zwykle wyszło mu dobrze. Znaczy na zasadzie tak, fiksacji, bo tak, to widać, że ten gości po prostu strasznie dobrze potrafi liczyć do 6 i wychodzi i tak. Bo gra jest oparta na tym, że wykonujemy szereg akcji poprzez te kolory, tak? Czyli przez te twoje liczby. Znaczy to jest wspaniałe, bo rzucasz kostkami i widzisz, o, wypadło mi zielone, czarne, czerwone. Tak. I to znaczy, że mogę się czarną kostką mogę poruszyć się na czarne pole, zabić czarnego potwora, podnieść czerwoną kostkę, czarną kostkę, albo rozładować czarną kostkę. No i tłumaczę, strasznie mnie bawiło, jak tutaj graliśmy z kolegą, wczoraj jak graliśmy z kolegą, co mogę zrobić tą kostką? No to to i to. A no tak, to jest jasne przecież. A tą kostką? No to! A czego potrzebujesz, żeby zrobić tę akcję? No, kostki w tym kolorze. No. O, no tak, wszystko ma sens teraz. No nie, bo to jest bardzo fajne właśnie, że wszystkie akcje, które tam są, one są oparte na tych kolorach, czyli pływasz na kolorze, znaczy kończysz pływanie na kolorze, podbijasz coś tam kolorem, podnosisz kolorem. Są tylko jedna... Nie, leczysz rany danym kolorem, tak, bo rany są w kolorach, czyli jak się ktoś zgnął czarnym, to czarnym to niszczysz. To tak trochę jest. Na kace też ludzie piją alkohol. No. Czyli zabij tym, czym się zatrułeś. Jedyne akcje, które są niepowiązane z kolorami, to są te akcje takie ratunkowe pod tytułem dobierz sobie dwa żetony łaski. Dokładnie jak w Zamkach Burgundii. Dokładnie. Dobierz sobie kolejną kostkę i też jest w którejś grze, tak jak kojarzyłem, że możesz dobrać kostkę, która daje ci kolejną akcję, ale zaraz sobie przypomnę. Też nie pamiętam tego, ale to działa na zasadzie, to jest takie zachowanie kostki. Okej, okay, tutaj mam ten wynik, ale nie wykorzystam go w tej rundzie, więc zamienię go na wynik, który będę mógł zamienić w kolejnej. Mamy 6 bogów, których możemy sobie tam podnosić. To jest bardzo fajna mechanika, bo mamy tutaj coś takiego, że mamy 6 bogów związanych z każdym kolorem i akcją kostki możemy podbić sobie na takim torze boga. Jeśli dojdziemy znacznikiem do końca, to nam odblokowuje jakąś taką mocną akcję, którą możemy wykorzystać. Bóg, prawda? No, oczywiście. Kevin Sorbo, Herkules serial na Pulsacie, tam też bogowie takie silne moce mieli, no nie? Serial, kurde, mitologia. I to jest fajna mechanika, bo za każdym razem, jak jest która gracza kończy się rzutem kośćmi. Czyli przepowiednią, bo przepowiada sobie, co będzie robił w przyszłym rundzie. On już wie. I mnie interesuje, co wyrzucą inni gracze, bo jeśli inny gracz wyrzuci kolor, w który ja zacząłem inwestować, to znaczy już pomodliłem się do Aresa, to teraz liczę, żeby inni gracze też wyrzucili czarne kostki, bo to sprawi, że mi ten znacznik będzie się przesuwał. Podnosił, tak. To jest strasznie abstrakcyjne, ale jest to... Ale jest to bardzo fajny mechanizm. Jest tak, to fajne, bo w pewnym momencie możesz się zastanowić, okej, okay, mogę podbić sobie tego jednego boga, licząc na to, że inni gracze odblokują mi akcję, albo stwierdzić, dwie pierwsze kolejki gry nie gram, tylko podbijam każdego boga, ruszam sobie o jedno pole i teraz każdy wynik przeciwnika będzie mnie interesował. Dokładnie. To jest takie trochę też, wiesz, bo w tej grze pojawiają się 3 takie elementy, które nie są typowo feldowe, czyli to jest takie trochę push your luck na zasadzie, a nóż nie, czyli liczysz na to. Bo w tej grze jest taka dziwna interakcja, jako wyścig, tak? Mamy interakcję wyścigową, czyli ktoś może zrobić coś wcześniej znaczy, niż ja. To nie jest taka dziwna interakcja, to jest, chodzi o to, że powiedzmy, każdy gracz ma dostarczyć, powiedzmy, czerwoną kostkę do świątyni. Tak. I świątynia jest w jednym miejscu, a kostki leżą w trzech różnych. Albo no, 4, jak gramy na 4. Jak chcesz wykonać ten cel jako pierwszy, no to weźmiesz tę kostkę, która jest najbliżej. Więc im bardziej zwlekasz z wykonaniem jakiegoś celu, tym droga, którą musisz pokonać, się wydłuża. I cała gra to polega na tym, że chcesz... Patrzysz na planszę. Szukasz najkrótszych rzeczy. Patrzysz na ten kalejdoskop, który jest na planszy i który jest po prostu dla kogoś, kto podchodzi z boku, nie do przejścia. Mysterium barw, no. Patrzysz i szukasz ścieżek. Jak...
jak w najbardziej efektywny sposób wyznaczyć ścieżkę przepłynięcia statku i zatrzymywania się w odpowiednich miejscach, żeby wykonać jak najwięcej celów i pogodzić to z tym, że akcję wykonuje na podstawie rzutu kostką. Tak. Więc ale właśnie i poprzez to bóstwo, bo tu wracę, tutaj mamy taką no, typową wyścigową tak interakcję. Ktoś był pierwszy, ktoś zrobił inne lepiej, szybciej, wykorzystał sobie jakąś... Ktoś kogoś oszukał. Bo... Ale mamy tutaj trzy takie dziwne rzeczy. Pierwsza to jest właśnie to przepowiednia, na której interesuje Cię, co on tam rzuci. To jest, bo tak naprawdę tą grę mogę sobie grać na zasadzie, patrzę w te trzy kostki, patrzę na planszy i mam gdzieś, co się dzieje z Wami. I to wprowadza tą pewną interakcję. Druga rzecz, która jest nietypowa dla Felda, to jest bicie się z potworami, które działa po prostu przekomicznie, bo potwór jest silny, a my jesteśmy co najwyżej będziemy w pół tak silni jak on, znaczy troszeczkę ponad połowę, bo jak będziemy mieć potwór ma zawsze siły 9, my możemy mieć maksymalnie 5. I mamy kostkę K10, która ma wartości od 0 do 9 i musimy uźgać dziada tym, żeby rzucić różnicę pomiędzy siłą jego a moją. Ogólnie chodzi o to, że powiedzmy na początku gry podpływam sobie do potwora i mówię, potworze, walczę z tobą. Na początku gry mam 0, bo mogę mieć więcej, ale na początku mam 0 siły, powiedzmy. Biorę kostkę K10, rzucam ją, jeśli wyrzuciłem 9, to wygrałem. Jak nie, to go biorę na przemęczenie. Bóg mi daje łaskę i czyli mówię, muszę wydać zasób, który dobra, walczymy jeszcze raz, ale on już jest słaby. I teraz muszę wyrzucić 8. Ja się nie męczę, bo jestem dalej zerem, a on się męczy, czyli 8. Piękna partia. Teraz mieliśmy też, sobie zagraliśmy niedawno. Na pałę sobie po prostu poszedłem do potwora. Miałem dużo żetonów łaski, znaczy na pałę, w zasadzie, że będę przerzucał dalej. Pierwszy rzut 9, miałem 0 siły. I chłopcy się załamali, to zobaczy. I to jest nietypowe dla Felda, bo to jest mega nietypowe, bo to jest mega losowe i możesz sobie oczywiście na tą losowość wpłynąć, ale to jest po prostu kurde, no to tak jakby Feld nałykał się dziwnych jakichś substancji. Ale to wszyscy Niemcy teraz tak mają, przecież to, co po prostu Rosenberg zrobił w Uście dla Odyna, ale o tym będziemy mówić może kiedyś jeszcze. Tak, no i mamy trzeci taki mechanizm, który też jest dosyć losowy, mianowicie taki, że na końcu każdej tury wszystkich graczy rzucamy sobie kostką i jak nie obronimy się, nie pamiętam co tam, jakiś gniew czegoś tam. To był gniew tytanów. Dobrze, to dostajemy rany. I te rany powodują to, że jak ich uzbieramy 6 lub 3 w takim samym kolorze, to tracimy kolejkę. Co jest... I teraz tak, podkreślmy. Pan Feld nigdy nie stronił od tego, żeby dowalić graczom, bo to w różnych... Już od czasu Notre Dame szczury cię zjadają i to tylko nazywają się inaczej w każdej grze. W Roku Smoka to przeciwnik ci dowalał. Tak. Tutaj, nie wiem, w Amerigo Piraci. Wszędzie zawsze jest jakaś tam wrzucone w Jorwiku ten pożar, a czy w Jorwiku... Teraz Jorwik. Tak. No, tylko że tutaj mamy ten moment, że jeśli powiedzmy mogę zainwestować sobie w rozwój siły, która będzie bronić mnie przed atakami tytanu. No i będę łatwiej bił potwory. Potencjalnie. Ale jeśli na kostce tytanów wypadnie 6, to wszyscy gracze niezależnie od siły dostają dwie rany. I nagle się okazuje, że... No ale to klimatycznie, bo to one są takie, wiesz, to wydzielają, nie? No i nagle się okazuje, że kolega Gromek w ostatniej partii w walce z potworem wyrzucił 0 na kostce, dostał 2 rany. Bo jak wyrzucisz 0 na kostce, to pokazujesz, że jesteś strasznie miękki i potwór daje ci 2 rany. A później na kostce tytanów wyrzucił 6 i znowu dostał 2 rany i stracił 2 kolejki pod rząd i przestał grać tak naprawdę w tym momencie. No. Tak, stracenie kolejki w tej grze jest bardzo trudne, ale wyśmiało. Znaczy, stracenie kolejki jest bardzo łatwe. Znaczy, trudne, w zasadzie trudne, że trudnym przeżyciem emocjonalnym jest. Po straceniu kolejki ciężko się podnieść, bo w każdej partii, w której graliśmy, w której wszyscy poza jednym graczem stracili dokładnie jedną kolejkę, to ten gracz, który nie stracił kolejki, wygrywał. Ale to jest taki klimat, zobacz. To jest tak, jak, nie wiem, grałem ludzie w piłkę nożną i jak się zagapisz i stracisz gola, no to ciężko później odrobić. Tak, bo to w 80% przypadków to jest na zasadzie mam przed sobą 4 karty, mogę się wyleczyć, to jest taki element push your luck, bo to widzę, że jeśli wypadnie 6, no to stracę turę. I to jest coś, na co gracze się godzą. Wczoraj graliśmy partię, w której było na takiej zasadzie, że jeżeli wyciągnę różową kartę, tracę turę i prawdopodobnie Ciuniek albo nasz kolega Marcin wygra. I ciągnę kartę, nie mam i wygrywam grę. Tak, bo to było na zasadzie kto wygra grę zależało od tego, jaką kartę pociągnie windziarz. I to było jednocześnie... Znaczy ja nie miałem... Bo to brzmi strasznie źle, ale ja nie miałem poczucia straconej partii wtedy. Nie, no, znaczy potem się wkurzyłeś, że się nie liczyłeś, bo jedną partię straciłeś.
Także te trzy elementy, o których mówimy cały czas, to dosyć losowe, kurczę, i to jest dziwne jak na Felda, bo wszystko inne w tej grze jest mega policzone. Czytałem trochę na forum, ludzie mówią, że to jest taka gra dziwna, bo tam jest duży downtime, bo się nudzisz, jak coś inni robią. I zastanawiam się, bo ja chyba gram inaczej w tę grę, bo ja się nie nudzę. Ja widzę swoje trzy wyniki, po to rzucamy na końcu. Ja sobie już myślę. Tak, ja tylko kontroluję sobie, co oni tam robią i patrzę, czy przypadkiem. Na przykład teraz miałem taką sytuację, że miałem żółty pomnik dowieźć do żółtego miejsca i kolega mnie uprzedził, więc musiałem szukać alternatywnej drogi. Ale tak naprawdę w turze innego gracza, które są błyskawiczne, rzadko kiedy mieliśmy sytuację, w której ktoś mulił strasznie. Aga. No dobra, ale wiesz, ale no, teraz zagraliśmy partię. Tak, teraz zagraliśmy bardzo. Trzyosobową 40 minuty. Tak. Jakoś tak to było. To jest szybko, jak na grę dość dużą. I co jest fajnego? Fajnego jest to, że w tym czasie, kiedy ktoś coś robi, ja sobie już myślę, co ja, jak użyję tych kostek, a jak jeszcze, no myśmy zagrali dużo partii, to też jest ważne, więc u nas to błyskawicznie już chodzi, bo już widzisz te... Jedna rzecz, która jest na początku, taka mam wrażenie, jest bardzo ważna, to jest stanąć nad planszą i te 3-4 minuty pomyśleć, popatrzeć, okej, okay, dobra, co, gdzie tu jest? Są pomniki takie, tu są takie połączenia, tu chcę coś tam. Jeszcze wspomniałem o jednym elemencie losowym, odkrywanie wysp. Wczoraj mi szło jak po gruzie. Ale odkrywanie wysp działa tak, że ale jeśli odkrywasz wyspę, to albo zrealizujesz cel, albo dostaniesz jakąś nagrodę, rekompensatę, więc tutaj... Ale te rekompensaty są bajranckie. Więc także... to nie jest tak straszne, jak idę walczyć z potworem, przegrałem, to koniec. Tak. Bo jak naprawdę te 12 punktów, o których mu powiedzieliśmy na samym początku, to są bardzo proste rzeczy. To mamy dowieść 3 pomniki, dowieść 3 dary do świątyń, odkryć 3 wyspy, które są nasze i pokonać 3 potwory. Także tak naprawdę mamy 4 rodzaje zadań. One wszystkie są mega prosto skonstruowane. Świetnie zrobiona karta pomocy, która po prostu patrzysz i wszystko wiesz. Na podstawie tej karty pomocy mogę z tym grę nie grać 3-4 lata, jak na rowerze. Zobaczę tę kartę pomocy i będę wiedział wszystko. Wiesz, o co chodzi, nie? To tak jak instrukcja alei, gdzie masz, okej, nie pamiętasz, to sobie przeczytaj tylko to na marginesach i jest świetnie. I pamiętam, bo to fajne, bo Ciuniek jak zagrał pierwszą partię, to byłeś taki nieprzekonany, nie? Taki mocno nieprzekonany, tak bym powiedział, że takie mech. Ja byłem bardziej przekonany i w ogóle dużo grałem. Chłopaki nie grali, a ja sobie grałem. Grałem na 2, na 3, na 4 osoby. To chodzi w każdym składzie. Na 2 osoby jest o tyle śmiesznie, że gra się wydłuża, bo plansza jest taka sama. Wydłużają się... Znaczy dystanse są dłuższe, bo trzeba coś tam pokonać. Na 4 osoby to się zdecydowanie bardziej... Ale inaczej, ta gra się skaluje po prostu dobrze na 2, 3 albo 4 osoby, więc nie ma problemu. Czas rozgrywki jest dla mnie bardzo znośny, między 40 minut do godziny 10, godziny 15. To jest bardzo dobrze, jak na pana Felda, mistrza ciężkich czasami mózgożerów. No co, wykonanie jest fajne. Regrywalność znaczy, ogromna. Wykonanie jest... Nie, ja wiem, że to cię tam denerwuje. Znaczy, plansza ma dwie strony. I z jednej strony... Są symbole? Znaczy, z jednej strony symbole są na środku kafelka i zaznaczone kolorem, a z drugiej strony symbol jest jego kontur na środku i jest obwódka w kolorze. I tej strony nie cierpię, bo po prostu wygląda strasznie i zupełnie nieczytelnie. No, ale dla tych, którzy mają problemy z kolorami... Dla tych, którzy symbole, mają problemy z kolorami, symbole, to ta z symbolami jest lepsza. No. Znaczy tutaj są minusy tej gry takie. Znaczy czerwony i różowy. Czerwony i różowy jest tragedia. Usiedliśmy z kolegą Marcinem wczoraj i... Najpierw powiedział, że nie. Tam przesadzacie czerwony, różowy. To co, to ja to robię teraz różową akcją, ale to czerwona. Okej, to już wiem, o co wam chodziło. No, w ciemnym świetle czerwony z różowym. W ciemnym świetle. Dobra, graliśmy ostatnio dużo w piwnicy i w tej piwnicy było ciemno i czerwony i różowy się zlewa i tylko ratują właśnie symbole, które są na kościach, jak i na planszy, ale już na przykład nie ma takiego wieszczego, takiego pyk, widzę, od razu mam to. To jest chyba jedna rzecz, która mnie, to dosyć irytujące jest ten czerwony i różowy. Tu można by było wybrać zdecydowanie inny kolor, nie wiem, biały nawet, który byłby dużo bardziej czytelny i bardziej kontrastowy. Nie wiem, dlaczego jest to wykorzystane, przecież to tam nie ma nic białego. Nie ma. Chyba chodzi o to, że masz białe kostki, że to jest wolny, może o to chodziło. Nie, nie wiem, dobra. Ale można było znać jakikolwiek inny kolor, który był bardziej kontrastowy. Mam taki też, przy pierwszych partiach, jak każdy z graczy ma specjalną zdolność, która jest losowana lub wybierana. Lub draftowana.
Miałem na początku wrażenie, że one są totalnie niezbalansowane, a potem pograłem różnymi i stwierdziłem, wszystko zależy. Wszystkie są spoko. Wszystko zależy, jak będziesz nimi grał, tak? Są lepsze, są, są gorsze. Jakiś jeszcze miałem jakiś minus do tej gry. Taki, że mnie to się irytowało, wiesz. No setup jest straszliwy. Setup jest straszliwy. Setup jest straszliwy, bo musimy ułożyć planszę w taki sposób, żeby względnie... Chociaż z drugiej strony... Akurat samo ułożenie planszy jest jeszcze spoko, bo... Bardzo mi się podobało, jak tłumaczyłeś Adrianowi, jak układasz te plansze. To nie ma znaczenia! Jak to nie ma znaczenia? I strasznie go to irytowało. No. Znaczenie ma tylko tyle, że miasta muszą być w miarę od siebie oddalone, ale tak naprawdę tam można szaleć. Tak. Można szaleć. Można robić różne dziwne rzeczy. I myślę nawet, że można całkowicie olewać to, co tam jest napisane, oprócz... Jeden akwen musi być. W ogóle mieliśmy taki kiedyś pomysł, żeby zrobić dwa akweny, żeby trzeba było grać na Boga, który przenosi się na niebieskim, i to byłoby żmudne. I chyba kiedyś tak zagram, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc to jest strasznie irytujące, bo faktycznie najbardziej irytujące jest to, że musisz wylosować na przykład trzy kostki darów, one muszą być wszystkie w trzech różnych kolorach i jak ci się wylosują inne, to coś tam, a jak ci zostaną im takie, to trzeba potem przekładać i to jest upierdliwe i widziałem, jak dzisiaj żeście rozkładali, znaczy ty rozkładałeś i nie wyglądałeś na zachwyconego. Bo to jest 12-15 minut rozkładania takiego, którego nie da się, i to jest dziwne, bo tego się nie da przyspieszyć. Nie? I to takie trochę smutne jest. No dobra, to oceniaj. Ja ocenię tę grę bardzo dobrze z minusikiem. Minusikiem są te dziwne losowe rany, to rzucanie kostką na tytanów, właśnie związane z tymi ranami, bo o dziwo walka z potworem mi nie przeszkadza. Jest rozwiązana bardzo dobrze, bo mogę iść... Na pewniaka? Ewidentnie jest tutaj push your luck, ale tak zrobione rozsądnie, czyli mogę iść przygotowany, przygotować mogę się albo inwestując w tarczę siłę, albo inwestując w te żetony łaski, dzięki czemu mam do każdego pobicia potwora mam trzy podejścia tak naprawdę, bo jest moc Boga, która zabija potwora, mogę podjechać z dużą liczbą tarcz albo z dużą liczbą żetonów. I to jest fajne, że do tego rzutu kostką mamy możliwość przygotować się na trzy różne sposoby. Bardzo spoko. No będę się śmiał z tego kalejdoskopu. Będzie mnie wkurzać ten setup, ale za każdym razem w tę grę gram się bardzo dobrze i bardzo sprawnie. No właśnie to jest chyba najfajniejsza rzecz tego, bo powiem wam szczerze, że to nie jest felt typowy. Naprawdę robią tutaj robotę te zdolności specjalne. Zdolności, które za dostarczenie pomnika, tak. Że dostajesz, że możesz lepiej pływać, że cię nie ranią jakieś rany, że bo one są wszystkie takie same, albo że ta trzecia jest, że twoja kostka jest jokerem. Lub te jednorazówki, albo te takie na stałe. Za zabicie potwora przecież kolejne statyczne zdolności dobieramy. I to jest fajne, że siadam i okej, widzę. Ja mogę przewieźć dwa dobra, ale moja kostka jest okrągła, czyli mogę zmieniać różową w czarną, a ty nie możesz. Ale ty za to możesz pływać dalej, a ty za to masz ładownię większą o dwa. I to wszystko jest fajne. Jest fajne, bo to jest, powiem tak, że bo patrzenie przez pryzmat Felda na tą grę jest trochę takie, znaczy to jest niedobre dla tej gry, bo psychofani Felda będą czuć się zawiedzeni, że on nie zrobił kolejnego suchara, w którym się liczy, w którym się... To trochę tak jak Amerigo. Dużo osób odrzuciło Amerigo, bo Amerigo jest nie takie jak Feldowe, takie mocno, nie? Bo ta wieża może wszystko zepsuć i tak dalej. I pamiętasz, jak ocenialiśmy Amerigo i myśmy dobrze oceniali, to wszyscy tam gdzieś tam czytałem, że o Jezu, przecież Amerigo, takie bez sensu. Ja dalej jestem zachwycony Amerigo. No, niedawno nam się udało zagrać partię, to była bardzo dobra partia i bardzo przyjemnie się grało. Tak. To tak powrót do przeszłości, taki dobry. I pod tym względem faktycznie nie dziwię się, że psychofani Felda, ja jestem chyba psychofanem Felda, bo prawie wszystkie gry jego mam i bardzo lubię, mogą czuć się zawiedzeni. Natomiast ja nie lubię gier wyścigowych, nienawidzę gier pick up and delivery. No po prostu jak ja gram w Kupców i Korsarzy albo mam zagrać w tego, w Firefly'a, to sobie myślę, Boże, po co ja mam marnować swój cenny czas, który mógł poświęcić nawet, nie wiem, na tym, że będę spał chociażby. A tutaj jest to tak zrobione sprytnie, że mam ochotę w to grać. Po pierwsze, to jest szybkie, to jest najważniejsze dla mnie. Po drugie, tam jest kupa zabawy, tam jest na takiej zasadzie, czy on coś zrobi, czy nie, czy mi to podbierze, czy nie, czy on wyrzuci to, co chce. Prawie na każda partia, którą kończymy, to jest partia pod tytułem, kurde, jeden ruch, nie? Tak, jedna runda, albo
O, teraz miałem czuć fajną sytuację. Gdybym wyrzucił dwie niebieskie, kończyłem grę, ale nie wyrzuciłem dwóch niebieskich. I ta losowość też jest taka, wiesz, o co chodzi. Hmm. Jest w miarę przyjemna, można ją sterować. Znaczy, to jest śmieszne, bo to znowu zabrzmiało strasznie, ale ja nie czułem się oszukany, jak nie wyrzuciłem tych dwóch niebieskich. No dobra, no, ale z drugiej strony miałeś tych pomocników, ale tego nie mogłeś zrobić. Tam jest dużo decyzji, które można podjąć, które można zrobić. Nie zgodzę się z tą tezą wielu osób, że to jest tam zabija, bo nie zabija. Nie zgodzę się też z tezą, która mówi, że tam nie ma sałatki punktowej, bo moim zdaniem jest, bo tam praktycznie każda akcja to jest zrobienie punktu albo przybliża się do robienia punktu. Fakt, że tych punktów nie robisz 500 czy tam 1500, ale to dla mnie jest jakaś ten sposób, wiesz, że widziałeś, miałem jedną rundę, teraz że zrobię, ty zrobiłeś dwa pomniki. Zrobiłeś, kurde, jedną szóstą grę zrobiłeś w jednym ruchu, tak? I mówię, ło, nie? A ja potem zrobiłem też tak samo, więc mówię, ła, super. Nie wiem, jestem zauroczony tą grą, naprawdę jestem zauroczony grą. Zresztą mówiłem o niej, że jest tam w topie 10 gier, które grałem w 2016 roku. I to jest bardzo, bardzo dobry tytuł. I dobra cena tego też jest i zdecydowanie polecam. Także ode mnie jest to wielkie jeden, naprawdę wielkie jeden. Mimo tych wszystkich mankamentów, o których powiedzieliśmy. Tak. Także ode mnie jeden, od Ciuńka. Również jeden. Obaj polecamy. I mówimy dobranoc. I też chyba poleciał, bo mówił, że to się... Też mówił, numer 7, czy tam numer 6. No. No. Także Wrocław Delficka, Full Cup Games, Hall Games, dwie jedynki. Mówili dla Was. Ciuniak. Windziarz, na razie, do usłyszenia.